W pierwszej rundzie Pucharu Polski zagra 56 zespołów. 15 drużyn PKO Ekstraklasy sezonu 2023/2024 wśród nich Radom jak Radom, 15 ekip pierwszej ligi poprzednich rozgrywek, 10 zwycięzców meczów rundy wstępnej oraz 16 triumfatorów Pucharu Polski na szczeblu regionalnym. Z kolei zespoły występujące w europejskich pucharach, a więc Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków w pierwszej rundzie mają wolny los i grę zaczną od jednej 16 finału. Gospodarzami meczów są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku wylosowania w danej parze zespołów z tej samej Ligi Gospodarzem jest ekipa wylosowana jako pierwsza. Radomiak nie miał zbyt wiele szczęścia w losowaniu, bo trafił na swojego ligowego rywala z PKO Ekstraklasy, czyli na Górnika Zabrze, z którym już w obecnej kampanii przegrał u siebie 1-2. Mecz rozegrany zostanie w Zabrzu między 24 a 26 września. Następna runda, czyli 1-16 finału Pucharu Polski odbędzie się w dniach 29-31 października. Finał zaplanowano na 2 maja. Trofeum będzie broniła ligowa Wisła Kraków. Wszystkie rundy Pucharu Polski rozgrywane są na zasadzie jednego meczu bez rewanżów. W ostatnich latach Zieloni nie radzą sobie najlepiej w pucharowych zmaganiach. W poprzednim sezonie przegrali już w pierwszej rundzie z trzecioligową Garbarnią Kraków, a w kampanii 2022-2023 odpadli z Lechią Tomaszów Mazowiecki, czyli również zespołem z czwartego poziomu rozgrywkowego.